Cześć! Oto cmentarzysko Armenii na Krecie. Bardzo ciekawe stanowisko, chociażby dlatego, że widać na nim zmiany kulturowo-cywilizacyjne na Krecie od roku 1400 przed Chrystusem aż do upadku cywilizacji. Takie miejsca szczególnie na mnie oddziałują, bo czuję, że niemal fizycznie dotykam zawirowań historii. Fakt, że jest to cmentarzysko, jeszcze wzmacnia wrażenie. W naszych filmach próbujemy przenosić również Was w takie miejsca i być Waszymi oczami. Próbujemy przekazać Wam tą namacalność. Stąd też rozmowy w terenie. Nasze filmy nie są wyreżyserowane. Wchodzimy na stanowisko i niech się dzieje to, co tam zastaniemy. Oczywiście mam nad Wami litość i nie wrzucam ciurem wszystkiego, co nagraliśmy. Skracam filmy montując. Ten film ukazuje się około 1 listopada, aby więc wejść w odpowiedni klimat, zaczniemy tutaj, choć zasadnicza rozmowa będzie dotyczyła nieco innego czasu historycznego. Nasze rozmowy też są naturalne i słowa Kuby, który rozgląda się za mną na cmentarzysku, również nie są wyreżyserowane. Niezależnie od tego, jak to zabrzmi, to w którym grobie jesteś? Hop, hop. Można by tu zakończyć, lecz skoro już zanęciłam, to króciutko wspomnę, o co mi chodzi z tym miejscem. Po pierwsze, groby izbowe. Pojawiły się na Krecie dosyć późno. Po drugie, najbogatsze pochodzą z okresu bliższego powstaniu cmentarzyska, które działało pomiędzy 1400 a 1200 przed Chrystusem. Im bliżej roku 1200, tym groby są biedniejsze. Wkroczyliśmy w wieki ciemne w historii Europy. Chociaż cały czas działania cmentarzyska to dla cywilizacji minojskiej już epoka schyłku. Odnalezione tu ludzkie szczątki wskazują na zaskakująco młody wiek grzebanych ludzi, bo w zakresie mniej więcej 20-30 lat. Ludzie ci mieli dietę wysokowęglowodanową, ale spożywali mało mięsa i raczej nie jedli ryb ani owoców morza, pomimo że lokalizacja ich siedzib wcale nie jest od morza zbyt odległa. Szybko tracili zęby. No cóż, wygląda to rzeczywiście kryzysowo. Aby nie udzielił się nam kryzysowy nastrój, przenieśmy się więc do miejsca rozmowy mojej i Kuby, będącej głównym tematem tego filmu. Czeskie Morawy. Za tą groblą, rozdzielającą dwa sztuczne jeziora, są pawlowskie wzgórza, słynne z unikalnych znalezisk z paleolitu. One to właśnie oraz archeopark w Pawlowie są naszym celem. Wjeżdżamy do Dolnych Westonic, sławnych nie tylko ze świetnego wina, lecz również z jedynej na świecie figurki, tak zwanej Wenus, z wypalonej ceramiki. Ma ona około 30 tysięcy lat. Oto jej lokalny pomnik. O Wenus, a także o innych znaleziskach będzie film innym razem. Będąc już w temacie grobów, tak, powiedzmy o najciekawszym, a na pewno najbardziej pobudzającym wyobraźnię, szczególnie współczesnego człowieka, pochówku na tym terenie. Grób odnaleziony pod wierzchołkiem wzniesienia w okolicach Dolnych Westonic. Czyli od w tamtą stronę. 3 kilometry, mniej więcej 3 kilometry od nas z grubsza na zachód. Spójrzcie, jak to wygląda na mapie. Tutaj jest taka fajna strona w internecie. Mam nadzieję, że widać jej adres. Mapa. Powiększymy. O, my jesteśmy tutaj, Archeopark Pawlow, a stanowisko, o którym mówimy, znajduje się tutaj. Jeszcze spójrzmy, jak to wygląda w terenie. O, Archeopark Pawlow, Dolni Westonice 2, czyli to miejsce, o którym opowiadamy. Ten tajemniczy pochówek jest datowany na 26 600 lat temu. Nadchodził wielki mróz. Z północy już sunął lodowiec. I być może za kilkaset lat lub nawet szybciej ludzie musieli odejść na południe. Jednak teraz, w tym wyróżnionym czasie, odprawiając nieznane nam rytuały, pochowali trójkę młodych ludzi. Osoby są spokrewnione. To jest pierwsza sprawa. Na co wskazują badania genetyczne. Dokładnie. Wskazały, że spośród tych trzech osób dwie są spokrewnione bardzo blisko. Czyli są prawdopodobnie braćmi. Tak. I trzecia osoba jest kuzynem.
ale to, na to wskazuje już badania kości. Tak. Podobieństwo kości. Okay. Dość takie pewne charakterystyczne w czaszce cechy, które na to by wskazywały. I teraz tak. Postaci leżą obok siebie. Środkowa leży na wznak. Po prawej stronie brat. Leży na brzuchu. A po lewej stronie kuzyn. Leży no, troszeczkę na boku. Dlatego, że ręce trzyma na biodrach postaci środkowej. Dlaczego mówię osoby czy postaci, a nie brata czy kuzyna? Dlatego, że co do płci osoby leżącej w środku były duże kontrowersje. W pierwszej chwili wydawało się, że jest to kobieta. A dlaczego wydawało się, że jest to kobieta? Ponieważ ta osoba była chora. Choroba powodowała u tej osoby zniekształcenie, właśnie zniekształcenia w obrębie miednicy, w obrębie nóg, rąg i zębów. Chyba prawie czyli szkliwa nie miała. Kości tak naprawdę. Tak, to nie tak naprawdę kości. I ta choroba mężczyzn wykańcza w bardzo młodym wieku. Tak jak ją... W dzieciństwie. Mówiono, że to właśnie tak, tak. Oczywiście, jeżeli to jest ta sama choroba, tak, tak. Jeżeli ci ludzie mieli taką samą jak my odporność na nią. No tak. No za to kobiety są w stanie z nią żyć no, znacznie dłużej. No. Więc dlatego na tej podstawie wydawało się, że osoba... postać środkowa jest kobietą. No w tej chwili po ostatnich badaniach najnowszych tak, no wyszło, że to jest jednak mężczyzna. Też mężczyzna. Aczkolwiek czy do końca mężczyzna, czy być może osoba o cechach trochę żeńskich, trochę męskich, to trudno też powiedzieć. I w jaki sposób, w jaki, że tak powiem, tak. Na ile biologicznie, na ile to było z zewnątrz widać, na ile to tylko jakby genetycznie. Na pewno widać było, że jest chora. To była osoba w jakiś sposób chora. Naznaczona. Tak, tak, naznaczona. Inna. O, dobrze, inna. Dobrze powiedziane. Naznaczona, inna. Dlaczego mówimy naznaczona? Ponieważ w ogóle w społecznościach tak zwanych prymitywnych osoby, no właśnie jakoś tam naznaczone, często zostają szamanami. Bardzo ważnymi postaciami tak. W tamtych społecznościach. Rozwiązujących mnóstwo problemów. Naprawdę rozwiązujących. Tak. Problemów i związanych ze zdrowiem, z powodzeniem, z duchowością. Ze wszelkimi tak naprawdę sprawami życiowymi. Życiowymi, ludzkimi. Tak. Dlaczego tak jest? O, możemy na ten temat rozmawiać godzinami. Tak. I pewnie nieraz będzie jeszcze okazja. Tak. Nie wszystko naraz. W różnych okolicznościach tak. I przy różnych miejscach i odkryciach. No niemniej, wracając do naszych świętej pamięci rodzeństwa, czy krewnych. Tak. Ten grób, w którym zostały pochowane, ta grupka, znajduje się, czyli ma częściowo jest wkopany wierzchołek i w tym miejscu znajdowały się głowy i na nie się trochę osunął nawet les. To jest po tysiącleciach to widać. Czyli je trochę przykrył les, za to nogi... Czyli głowy były w stok jakby. Tak. W stok. Wbudowane. Znaczy, reszta ciała. W ogóle tak. On jest praktycznie nienaruszony, czyli jakieś procesy osuwiskowe, czy procesy... Znaczy, mało się osuwa na samym szczycie, no. Tak, ale tak, tak. Więc, a nogi były wysunięte i teraz, biorąc pod uwagę, jak bardzo on jest nienaruszony, więc musiał być zabezpieczony, bo inaczej zwierzęta i warunki tak. Atmosferyczne przez tysiąclecia, ale nawet od razu i zwierzęta by rozwłóczyły, więc musiał być zabezpieczony. Chociaż niewiele znaleziono. Ślady, ale chyba znaleziono jakieś ślady zabezpieczeń drewnianych pewnego rodzaju konstrukcji. Belki takie, 8-10-centymetrowej grubości. Czyli kawał. Tak, że jakby to są jakieś kopniaka. I tylko tyle pozostałości tej konstrukcji. Wręcz wokół jest mnóstwo węgla drzewnego. Są też pozostałości ognisk. Nie ma wyraźnych konstrukcji chat. Nie ma, znaczy żadnych nie ma. To tylko palenisk ślady są. I oczywiście mamy mnóstwo ochry. Jak zawsze. Tak. Ochrą pokryte są głowy wszystkich zmarłych. Trzech zmarłych. I bardzo dużo ochry jest na biodrach środkowej postaci, tak. Na której kuzyn trzyma ręce. Na trzyma biodrach. Ręce. Tak. Co to oznacza? No. Z czym to jest związane? Aha, jeszcze żeś wspomniała o jednej rzeczy, że chyba środkowa postać ma coś w zębach. No w zębach, no. Jak to było? Znaczy jak to było, znaczy no de facto... W okolicach ust jest kawałek kości z jakimiś nacięciami. Zwierzęcej kości. Jeżeli są nacięcia, no to umówmy się, no pewnie coś znaczyły. Tak.
Znaczy... I raczej jeśli nacięcia to nie był to położony kawałek świeżego mięsa. Dokładnie. Dokładnie. Dlaczego w grobie złożono te trzy postaci naraz? Jak one zginęły? Bo właśnie jest jeszcze cała sprawa, że one były pochowane jednocześnie razem. Albo w bardzo niedługim czasie jedna po drugiej. A jeśli w niedługim czasie, to pierwsza była w grobie środkowa ze względu na to, że obie postacie, jedna trzyma ręce na środkowej, tak. Ta z lewej strony, a ta brat ma jedną rękę, tak trzyma. Czyli w jakiś sposób też na. Tak. Zadziwiająca rzecz, ale na pewno świadczy o rozbudowanym myśleniu symbolicznym, tak to określę. Znaczy, wiesz, myślenie symboliczne, no, to jest po prostu rodzaj duchowości. Tylko że... Koniec, kropka. No zadziwiające jest ten pochówek. No, nie... Znaczy zadziwiające. Dla nas jest zadziwiające. Dla nas zadziwiające. Przeniknąć istotę sprawy. Czuć się, o co chodziło. No właśnie, dlaczego tak? Co to w ogóle było? O ile bogini matkę to prawie kupujemy. No, matka ziemia, matka natura. Matka natura, no bardzo się to... My to mamy w kulturze, tak. W nas to siedzi. Człowiek głupieje w lesie, czy w innych okolicznościach przyrody, no... Okej. Okay. Matkę naturę kupujemy, to jest nam zrozumieć łatwo. No, zrozumieć nam, dlaczego byk kojarzy się z kobietą, może też... Nie jest trudno. Znaczy, jeżeli się zacznie sekundkę nad tym zastanawiać, też się udaje. To jest przejście kobieta, księżyc, dokładnie. Bycze rogi, cykl, byk. No. Cykl długość ciąży. No. Okej. Okay. A poza tym róg obfitości od razu przy okazji. To tak per analogiam. Tak. Opowieści starczy jeszcze na wiele odcinków tego rodzaju. To zrozumieć tenże pochówek, no tutaj stajemy po prostu jako takie dwa znaki zapytania. Tak. I już. Nie wiemy, nie rozumiemy w tym momencie. Nie wiem, czy dodaliśmy. To byli młodzi ludzie. Środkowy... Najstarsza. Najstarszy, 20 lat miał. Tak z badań wychodzi. A osoby po bokach, no to... No trochę młodsze. 15-17, no, zdaje się, z tego co 17-19. Tak, no ale młodsze. Ja jakoś w tym... Kilka lat młodszy. Tak. Znaczy nastolatkowie. Czy umarli? Czy zostali złożeni w ofierze? Czy generalnie... Czy umarł ten środkowy i dwaj zostali złożeni w ofierze? Jak... Czy być może umarli w inny sposób, ale jako bliscy... Czy również mieli jakieś szczególne znaczenie w społeczności, no która ich pochowała? I dlaczego kuzyn trzyma akurat ręce... Na biodrach. Tamtego. Na lędźwie. No. Czy to przypadek? I dlaczego... Raczej nie, dlatego że tam jest mnóstwo ochry. To nie jest przypadek. I tylko ci dwaj młodzi mężczyźni z boków nie mają na biodrach, dokładnie. Na lędźwiach ochry. Tutaj zaczynamy się zastanawiać w ogóle nad znaczeniem na przykład obojniactwa. W kulturach no dużo późniejszych, nawet w renesansie. Tak, jako pewien rodzaj pełni. Wydaje nam się, że niektóre artefakty związane z boginią można też rozpatrywać jako mające aspekty męskie i żeńskie. Prawda? Tak, to znaczy tak. Niektóre przedstawienia, przedstawienia. No, kojarzą się również no, z męskimi, że tak powiem, narządami. Oczywiście w grobie tych młodych mężczyzn, no na czaszce osoby leżącej kuzyna, czyli leżącej z lewej strony środkowej osoby, odcisnęły się świetnie zęby lisa, które tworzyły tutaj trzy rzędy. Jakąś tam ozdobę, czy były na czepku, na czapce jakiejś. Notabene, dlaczego lisy są szczególnie popularne i zęby lisów? We wszystkich pochówkach były zęby lisów. To też jest osobne. No można się zastanawiać. Co tam jeszcze znaleziono. Znaczy, jedna rzecz to świetnie się zachowują, a druga rzecz są szeroko dostępne. Tak. No tak. Jeszcze jedną rzecz zwróciłam uwagę, przeglądając opisy wykopalisk, że w obrębie grobu tych młodych mężczyzn znaleziono muszlę trzeciorzędową nieprzewierconą i tak samo blisko zwłok mężczyzny pochowanego w chacie, o którym przed chwilą mówiliśmy, też była muszla trzeciorzędowa, bardzo blisko. I również w obrębie grobu, w rogu, było składowisko muszli mięczaków, tych trzech młodych mężczyzn pochowanych razem. I teraz tak, podobno naturalne, ale
To jest bardzo, może w tym akurat wypadku dosyć dalekie skojarzenie, ale przyszło mi do głowy, bo akurat ostatnio przeglądałam książkę Eliadego Obrazy i symbole. I istnieje bardzo, bardzo, bardzo stary symbolizm, symbolizmy morskie, akwatyczne, z czym wiąże się symbolizm mięczaków, powodujący, że muszle zbywają amuletami. Ale chyba również właśnie albo symbolami. Symbolami. Symbolami życia. Woda jest symbolem związanym z życiem, w ogóle z przejściem, czyli tak zwanym przejściem, czyli przejściem od jednego stanu do drugiego. Coś się zanurza w wodzie, jest jakieś. No i wychodzi zupełnie nowe. I zupełnie nowe. I patrz, chrzest. Tak, 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 tak. To też jest ten symbolizm właśnie. Prawda? Opisany w Biblii chrzest na przykład udzielany przez Jana. Tak, tak, tak. Prawda? To jest ten symbolizm też. Przecież to jest jeszcze przed jakby... Ale jest to podobno bardzo, bardzo stary symbolizm, jak pisze Eliade, Mircea Eliade, którego on zauważa istnienie jego w paleolicie. I tutaj może sięgnę, bo wynotowałam sobie kilka miejsc, które tenże Mircea Eliade w swojej książce z paleolitu dawał według niego jako przykład właśnie takich symbolizmów akwatycznych, ale w których biorą udział muszle. Muszle z jednej strony jako morskie, a z drugiej strony muszle, zwłaszcza ostrygi, wiąże się z kobietą, ponieważ przypominają kobietę, części kobiecych narządów rozrodczych. I to też jest bardzo stary symbolizm akurat muszli. No oczywiście, Wenus, która się rozrodziła w muszli, to też dokładnie. Nie jest przypadek. Dokładnie. No mimo tego, że nasza Wenus już jest, która się rodzi z muszli, jest ultranowa. Tak, tak. No i w porównaniu. No oczywiście, no tak. No śmierć to też jest właśnie przejście do czegoś nowego, więc muszle też w tym biorą udział. W symbolizmach również agrarnych biorą udział. To jest dość szeroki symbolizm właśnie przez to, że, przez powiązanie z wodami, które, w których zawsze się coś wyłania, coś nowego. I tutaj kolejny ukłon w stronę pana na tutejszych włościach, czyli profesora Swobody. Tak. W drugiej książce z serii Początki sztuki profesor zestawia symbolikę, powtarzające się motywy symboliczne w bardzo wielu kulturach. Tak, tak. Więcej na ten temat będziemy mogli opowiedzieć po nabyciu tej książki i jej przeczytaniu po czesku, ponieważ w żadnym innym języku nie występuje. No, można to potraktować tę książkę jako uzupełnienie literatury Eliadego, bo on tak o tym pisał bardzo wyraźnie. Znowu uchylamy przed profesorem kapelusza, tak, tak, ze względu na sięganie do... Do starej literatury. Dobrej literatury. Znaczy literatury, no, dobrej. Opracowań dawnych. Tak, ale dobrych. Tak. I, no... Znalazłam wreszcie te swoje notatki. Dobra. I teraz a propos symbolizmu związanego z muszlami, tak jak opisywał to Eliade w książce Obrazy i symbole. Na przykład, według niego, w jaskini La Guerrière w Dordonii, w dolinie rzeki Wezere, znaleziono, to już chodzi troszeczkę później, Magdaleńczycy, ale nadal paleolit, muszle śródziemnomorskich gatunków ślimaków, ułożone na szkielecie kobiety, na parami, symetrycznie, cztery na czole, po jednej na każdej ręce, po dwie na każdej stopie i cztery w okolicy kolan i kostki. Czyli wygląda symbolicznie. Tak. Druga, pochówek kobiety z jaskini Cavillon na granicy w Francji i Włoch. Tam czaszka kobiety, to już jest kultura grawecka, czyli ta kultura, jak 25 tysięcy lat, czyli to jest ta sama kultura, która jest tutaj kulturą pawlowską. Tak. Pawlowska jest bardzo, ze względu na bogate stanowisko, jest wyróżniona z kultury graweckiej, do której należy. Tak. O tak. Okej. Okay. I tam czaszka kobiety była bardzo grubo pokryta ochrą i wręcz wysypana, jak posypką, muszlami malutkich ślimaków morskich. I jeszcze ponadto w tejże jaskini Cavillon było blisko 8 tysięcy morskich muszli, w większości zabarwionych na czerwono. Tak po prostu. Jeszcze tutaj jeden pochówek wspomina Eliade jako przykład, że to tak no, wygląda na pewien symbolizm tych muszli. Że w Dordonii, również w innym miejscu, znaleziono szkielet kobiecy, który był po prostu pokryty muszlami. No dobrze.
To chyba w tej chwili to tyle, nie? Kawa się skończyła, to taka miarka. Serdecznie dziękuję za oglądanie i jak zawsze polecam subskrybowanie. Do zobaczenia w następnym filmie lub na szlaku, bo za tydzień jedziemy do jaskini obłazowej. Cześć!